O Jezu, siema. O Boże, no cześć, co tam? No chyba spoko, wyjmę. Ej, co to jest przed naszym oknem? Ej, ale tak, nie, to jest jakiś prank, nie? No. Co to jest? Chodź do radia sprawdzić, może. Ej, ogarnij się! Dobra, chodź sprawdzić. Ja idę się. Ej, co zrobiłeś z wodą? O, dobra, działa. Co? Jezu, nie! Szybko! Szybko bierzemy ubezpieczenie, kurwa, i biegniemy szybko. Mamy. Dobra, mamy tutaj nasz bunkier. Jezus Maria, co? Ja idę. Ja idę szybko radia słuchać, co tam mówią. Umyłem się już. Radio. Ostrzegamy wszystkich ludzi, którzy mieszkają na terenie Skoczkowa. Niedługo zostanie puszczona bomba atomowa w stronę tego miasta. Zostało wszystkim na ewakuację 7 dni. Do zobaczenia. Dobra. Radio Bielsko! Jakie Radio Bielsko? Nie wiem, no tam tak mówią, w jakimś Radio My Bielska, nawet w dobra. Polsce nie mieszkamy. No ale mamy polską tą, a ta bomba widocznie jest w jakimś Skoczkowie. Cholera wie, co to jest. Dobra, uciekamy stąd. Ty, a może poczekaj! Ty! Czekaj. Bo mamy w ogóle nasze oszczędności, może My w będzie ogóle nas na stać. jakiejś wsi mieszkamy? Nie Co wiem, mamy? gdzie my Weź pokaż, co mieszkamy. my. Wiesz, pokaż. Weź pokaż, co my mamy. Jedzenie. A nie było na przykład. Bo mi się wydaje, że mieliśmy jakieś złoto. No mamy 3 złote. 3 bloki złota. Dobra, walić to. Bierz szybko jakieś zboże, które jeszcze zostało. Ja pierdzielna, nie wierzę. Ale dopiero za 7 dni, czyli jeszcze nie musimy się A, to ewakuować, weź to tak jak sacz, weź to mamy. sacz. No w sumie racja. Ale to czekaj, a my nie mamy zegarka. No to super, to musimy po prostu odliczać 7 Trzeba dni. będzie słuchać radia bardzo dużo. No właśnie, to ja idę znowu się z kimś. Właśnie, bo my mamy przecież takie rzeczy, że może uda nam się z kimś skontaktować. Na przykład z kim? 112, czy mogę pomóc? Nie, to nie to. Dzień dobry, od dzisiaj dziwki od 5 złotych. Nie, no kurde, weź to. Dobra, wiesz co, chyba się z nikim nie nawiążę. No też mi się tak wydaje. Dobra, ja idę, może nie wiem, pościnać drewno. Masz siekierę? Ała, moje uszy, przecież to. No, za głośno trochę. Dobra, to ja Wszyscy idę na pościnać drewno. Ja terenie idę. Uga Buga muszą się ewakuować. Bomba pieprznie. To nie tylko w Skoczkowie. To również uderzy w Uga Buga. Uga Buga ewakuować się. A to chyba w Dobrze, to Chinach. chyba my mieszkamy w Uga Buga, czy tam jak to się nazywa. No, też mi się tak wydaje. O kurde, sygnał słyszę! Wszyscy ostrzegamy wszystkich, którzy mają Ała, koronawirus. Ważne. ała. Ja zbieram Dobra. jagódki. Ja zjadłem sobie śniadanie już, kurde, odstawiam nasze rzeczy oczywiście z powrotem do skrzynki, bo jeszcze trochę czasu mamy. Ja zbieram jagódki albo malinki, nie wiem Ja co to pierdzielę, jest. no co z Jagody. nami będzie? No człowieku, ja pierdzielę! Nie wiem, ja zbieram jagódki. To smacznego, kurde, ja idę się topić. No to się ma. Nie no, nie idę się topić, ale muszę się trochę, kurde, orzeźwić. Dobra, 3, 2, 1. O Boże! O Jezu, od razu lepiej. Nie chciałem wody z prysznicu używać. Bo musi nam starczyć na 7 dni, a nie zapłaciłem wczoraj. Przecież my nie płacimy za prysznic. Jak to nie płaci? A, no nie płacimy. No dobra, nie. Nazbieram nam jagódek. Bardzo dużo. Dobrze. Taki cały kubek, chociaż my kubków nie mamy.
No dobra, dobra, nieważne. Kurde, ja idę. Chcesz trochę? Ja nie jestem głodny, ja dopiero coś śniadanie zjadłem. Ja sobie zjem. Ja muszę iść, kurde, schron przygotować jeszcze. Okej. Może być. Taka trochę cisza jakby. Strasznie się dużo głodny robię ostatnio. Dużo dałeś nam jedzenia tu? Mamy dwie zupy. Będzie na jutro. Dobra. Jakie na jutro? To jest na apokalipsę, człowieku. No to jagódki są na te 6 dni. Dobra. O ja ile jagodami jeszcze da się nażywić przez tydzień? Ja tu jeszcze cementem tu, prawda, udoskonalam, bo... Ty masz cement, aha. Mam cement, cement się robi z błota. Więc... My ledwo co drewno mamy, ty już o cemencie myślisz. Dobra, ja się umyję, muszę się orzeźwić. Człowieku, cement się robi z błota. Znaczy, to nie jest cement, to jest takie błoto, takie pomieszane z kawałkami żwiru, więc... Umyłem się. Mamy tu kibel przypadkiem. Ej, dobra, czekaj, włączę radio. Ej, radio nam się zepsuło. Jak to? No, mówiłem? Muszę iść to sprawdzić. Czekaj. A z tym technikiem, czekaj. Masz narzędzia? Żartujesz? Nie. Tak. Dobra, ja biorę prysznic. No to ja będę się na ciebie gapił. Spoko. Ty, chleb tu jest. Ej, czemu nasze radio trzyma chleb? Dobra, umyłem się. Dobra, zbieramy to radio. No weź się do bunkru, może zadziała. Ej, chwila. Masz kilo. Otóż to radio, słyszałem coś. Z ostatniej chwili zostało przełożony wybuch atomowy na dzisiaj. Za 2 minuty. Jak to? No przecież miał być tydzień! Dobra, czekaj szybko! Zbiorę wodę! Zbiorę wodę! No dobra. Żeby prysznic chociaż był. Ja masz kilo? Nie, no jak mam mieć kilo? No prysznic nam nie zadziała! Chodź, to nie wiem, biorę, kurde. Dobra, uciekamy stąd. Łóżko, weź nasze łóżko, ja biorę, skrzynkę bierz. Mamy tam łóżka, nie wiem, panika. Nie, ja biorę, trudno, idziemy. Szybko, drzwi! Uciekaj! Kurde, farma, woda! Szybko, czekaj, farma, bierz! Drzewo, dobra, drzewo! I weź tam. Bierz drzewo! Złoto, super! Ja biorę drzewo. Dobra, ja dobra, już siedzę na dole. Ja szybko idę. O, ja tu sobie wybucha! 10, 9. Jak to? No mamy opóźnienie w radiu! Nie! 3. Nie! Łażej! Ja jeszcze złoto podam, ja to podłączę! Żyję, żyję, żyję! Boję się! Bunkrujemy się! Siema. Słyszałem jakieś wybuchy w nocy. No właśnie, ja nie mogłem przez to spać. Znaczy trochę się wyspałem, może jakieś 2 godziny max. Chcesz sprawdzić? Napromieniowało mnie chyba. No my strasznie głowa boli. No, wyjdźmy. Dobra, chodź, sprawdź to. Zobaczmy, co to tam się dzieje, no nie? No. Co tu jest? Patrz. Ja pierdzielę. Co tu się stało? Wulkan! Boże, wulkan! Ej, ale tak naprawdę, skąd to się tu wzięło? Chwila, wulkan! Dobra, mniejsza, tsunami chyba było. O chuj, ale tu wali w ogóle taką siarką. I w ogóle zobacz na to, pa. Niuk zalany. Dobra, musimy stąd... Chodź może do... Chodź... Teraz się zakrztusiłem. Weź może chodźmy po nasze rzeczy. Ej, bo ja mam... Chodź do bunkru. Ej, bo ja mam w swoim tym, bo ja zapomniałem,
że stój tutaj, ja tam pójdę, że ja tutaj gdzieś ukryłem ten. Ja tu łódki ukryłem. Mamy łódki. Serio? Masz. I tak byśmy to zrobili, ja nie jestem aż takim... Ale musimy stąd uciec, tak czy siak. Dobra, to dawaj teraz. Teraz już chcesz uciekać? Wszystko spakowałem oprócz wody. No, woda jest dość... Chociaż wiesz co, mamy... będziemy płynąć przez morze. Znaczy tylko oprócz... filtr. No. Tylko filtr trzeba jakiś. Czemu postawiłeś złoto? Teraz nie mam. Nie wiem, wtedy była panika straszna, jak uciekaliśmy. Nie powinni w ogóle tak robić, żeby narażać ludzi na śmierć. Ej, ale tu było coś w stylu, szczerze nie wiem czego. W ogóle pogoda się ponoć strasznie zmienia od czasu do czasu. O kurde, właśnie no widzę. Właśnie tak. No, no bo nuklearne wszystko i nie wiadomo, co się tu stało. Dokładnie, to wiesz co? Patrz, nasz stolik z domu przetrwał. O kurde, to cud. Na nim siedziało no. Tyle rzeczy, tyle obiadów zjedzonych. Dokładnie. Tyle surowych ryb wygrzebanych z morza. Dokładnie. Dobra. Dobra, chodźmy. Zabieraj dupę w toki i płyniemy. I idziemy. Idę zobaczyć może w ogóle ten cały las spłonął. Ja mam lepszy pomysł. Wsiadaj na mój tył po prostu. Nie, ja... Albo dobra, w sumie będzie... Nie no, zgubimy tak się. Bezpiecznie. Dokładnie. Gdzie ty być? Nie ma co się gubić. A dobra, tutaj. Nie widziałem cię. Dobra. No to co? Jesteś? Płyniemy. Tak, jestem. No to w świat. Dobra. Kurde, nie wiem co zrobimy. Też nie wiem. Czy płyniemy do jakiegoś miasta? Boże, co się dzieje? Boże. Jezu, po co w to płynąłeś? To nie ja, no przecież trudno się tym pływa. Jak ja to sam budowałem rękoma, więc łatwo się tym... Boże. Ej! Pijany jesteś! Dobra, widzę jakiś ląd, ale to jest za blisko wybuchu, tam będzie jeszcze zbyt radio, ale nie mamy wyboru! Boże! Jezu! Ach, jakaś wyspa. Ale prąd! Ale prąd! Ja pierdzielę! O Jezu! Ale ciągnie! Wow. Ja pierdzielę! O Boże! Ała! O cholera! Moja noga! Ale co ci jest? No, tak przybyliśmy. Czekaj, sprawdzę. A, ku... Nic ci nie jest, idziemy. Ej! Myślisz, że... Co? Patrz, rozbity statek. Chyba rozbity. Cięcie. No? Teraz zrobimy coś w tym statku, jakieś wiadomości od kogoś. To ty idź szybko zrób, bo ja nie chcę itemów sobie tam. I po tym przeczytaniu tam będzie coś takiego niby ważnego i te rzeczy. Tata i że to. I że się skończy odcinek. I takie ciąg dalszy nastąpi. Mhm. U ciebie. Czekaj, trzeba oczywiście te... No, weź tam powiedz, że następny odcinek u mnie i linku w opisie. Ale nie będziemy tego numerować chyba. Jak to nie? No lepiej będzie, że... Albo nie wiem, w sumie. Będziemy. Hashtag 01, hashtag 02. No, no okej. Okay. To już teraz będzie ciąg dalszy nastąpi. To czekaj, ja zakończę nagrywanie. O, to jest dobry plan. I co, i od razu do mnie mamy... Już... Witam wszystkich. Ja po odcinku jeszcze chciałbym zaprosić do wygrywa. Link w opisie. To u niego będzie następny odcinek. Właśnie ze mną prawda nagrywał. I ciąg dalszy nastąpi. Siema.